No dzisiaj to już w ogóle przegięcie, nie? Karton! Znowu w tym bałaganie, w tym bajzlu, nie? O ludzie, nie? Dzień dobry, świecie. Ale fajnie, bo tutaj mamy sprzęty, nie? Fakturka. Ale jaja z tymi zakupami wczoraj były. Ale jaja, ale co mamy? Break cleaner. Super, nie? Ty na dnie jest to drogie, nie? Słuchajcie, tej firmy Comma. 2,40 za taką buteleczkę płynu do hamulców? Kurde, super. Pierwszy raz wleję do silnika engine flash. Ciekawe, czy to nie rozwali tego mojego starego Volvo. No i olej. 6 litrów oleju. 0W30. I teraz tak, to jest drogi olej. Drogi jest ten olej. Ten 0W30 jest drogi. A teraz podrożało wszystko, to podrożał też. 5 litrów takiego tego z tego Comma, co zawsze brałem. 55 chyba funtów. Ale gościu do mnie mruga okiem i mówi: panie, ale my tu mamy na zapleczu taki, wie pan, złoty środek, złoty zamiennik, nie, i mamy taki tańszy. On się niczym nie różni, mówi stary, mówi, tylko że tam komu innemu płacą, Chińczycy inaczej produkują. A też jest dobry, nie? No i 28 funtów za 4 litry, więc zobaczymy. Wlejemy i posłuchamy silnika, jak to chodzi. No będzie dobrze. Ale na razie trzeba coś z tym burdlem zrobić! Ten sam dzień, nie, inny dzień, the same shit, different day. Ile mamy po nocce? Dzisiaj żeśmy nie... Wczoraj nic już nie robiłem, bo poszłem na maksa. 23,3 tylko na ogrzewaniu nocnym. Volta, nie, czyli co? Źle, dobrze, nie wiem. Jak u ciebie?
źle poładowany. Trzeba trochę porzucić żelastwo i iść się przejść. Zatrzymałem się w fajnym miejscu. Może będzie można trochę pogadać. O, jak dobrze, nie? Jazda i jazda, tylko jazda i jazda. Piękna pogoda, cieplutko, nie? Jest plus 10 stopni. I co? I co chciałeś powiedzieć? Plus 10 stopni, mamy 2 lutego 2023. Nie spałem w tej nocy. Słuchajcie, ciężka noc jak nic. 4 godziny może przespałem, tak wiecie, twardo. Gdzieś może od 3 do 7. A tak to, nie wiem, mam tak nieraz w tygodniu, że normalnie nawet jak cały dzień przerobię długo. Wczoraj na przykład długo popracowałem, bo chciałem dobić, bo jest już środa, dzisiaj jest już czwartek. Chciałem dobić i po prostu dobić. Peter, weź, no właśnie nie mogę się nawet skoncentrować nad gadką, wiecie? Dojechać po prostu na miejsce, tam gdzie dojechałem dzisiaj rano znowu, więc poszłem na 9 godzin, 20 nawet jazdy, 13,5 godziny pracy, ale sam dla siebie. Więc dlatego teraz mam czas na przykład wziąć, zatrzymać się i sobie pochodzić, bo mógłbym to rozwlec i... rozwlec i nie... I nie pisz, gdzie jestem. Więc o to chodzi, że nie spałem. Nie wiem, jak jest. Przepracowałem cały wieczór, cały dzień, ale ty plecisz już bzdury, nie? Tam jest tunel, nie? Dla pociągów. Więc mówię, ciężko mi się nawet skoncentrować na gadce teraz. Jestem tak, jakby mnie ktoś obuchem. Więc mówię, przepracowałem wczoraj nawet dużo przejechałem. I właśnie takie dni, jak za dużo przepracuję, to problem mam ze snem. Porozmawiałem tam jeszcze telefon, oczywiście wieczorem zatrzymałem się o 9, zjadłem telefony do domu, bla bla bla. Nawet nic nie grałem, nic nawet nie oglądałem na żadnych TikTokach, pierdołach. Po prostu 11 skończyłem rozmowę, mówię, dobra, idę spać. Położyłem się, leżę 10, 20, 30 minut, lewa, prawa, nic. Patrz na te drzewiska, nie? Piękne. Piękne. Jakie olbrzymie kolosy. Magiczna kraina. Więc co, do 12 poleżałem. Dobra, wstałem, mówię, co tu robić, nie? I skleiłem następny film. Ten, co był wczoraj. No więc co? Widzę, że drugi odcinek już hula. No bo dzisiaj wystawiłem drugi odcinek. Komentarze fajnie dajecie, bo już zaraz będziemy robić, jakby to powiedzieć, aktywność. Chyba się nie nadaje do gadki dzisiaj, wiecie? Nie nadaje się do monologu dzisiaj. Tak, nie będę mówił, który to już odcinek i jaki oglądaliście, kiedy, po prostu lecę to, bo już mi się nie chce nawet o tym myśleć, bo mi się tak naprawdę już nawet samemu pierdzieli, który jest dzień i co kiedy było, nie? Naprawdę. Nie wiem, nawet mówię, kurde, to było w tamtym filmie, czy ja już to nagrałem, czy już wypuściłem. W ogóle dziwnie jest oglądać siebie samego, jak składam filmy, oglądać jeszcze, przeżywać jeszcze raz ten sam dzień, ale to będzie dobre. To będzie nawet tak dla mnie samego, będzie taki, słuchajcie, pamiętnik na kiedyś. Zarąbisty pamiętnik. Ja teraz wracam, nawet nieraz sobie siądę i oglądam moje filmy sprzed 2 lat i sobie myślę, kurde, ale jaja, to było wtedy tak? O kurde, to wtedy ja robiłem to? Nieźle. Tutaj jest coś takiego, jeśli chodzi o mnie, to to wygląda disgusting, nie? Ohydnie. Wbijają ludzie monety w drzewo. Ale wygląda to jakaś choroba, nie? Fuj! Mi się nie podoba.
mniej więcej wygląda. Tak pół godzinki połazić, bardzo świetnie. Co ja bym jeszcze chciał powiedzieć? Słuchajcie, jest... Co dzisiaj jest? Czwarteczek, dzisiaj dla mnie jest czwarteczek. Ja już przestaję myśleć, który to dzień i jak, bo nie będę liczył, tylko na ikonce będę dawał, który dzień zapisywał sobie, bo potraktuję to jak taką terapię dla samego siebie. Potraktuję te vlogi moje jak taki dziennik, który obejrzę gdzieś tam kiedyś. Ale zarąbista będzie rzecz dla moich chłopaków, dzieciaków i ogólnie dla pokoleń. Ja tutaj lecę na, słuchajcie, na kompletnym spontanie. Jest kompletny spontan, tak jak kurde raperzy w rapie. Freestyle. Jadę na freestyle, łapę tą kamerę i idę tak jak teraz. Dzisiaj się trochę zaciąłem, bo się trochę nie wyspałem. Następnego dnia się zagadam. Następnego dnia będę dar się krzyczał. Ale ogólnie spokojnie, nie martwcie się o mnie. Jest dobrze. A niedługo już wiosna, słuchajcie, i dłuższe dni i ogólnie, a ja lubię te pory roku i uwielbiam długie dni, bo wtedy mogę naprawdę zrobić dużo, dużo rzeczy. Więc jest zima, luty, a i tak można jakieś rzeczy zrobić. Ale się rozgadałeś teraz, co? Mógłbyś teraz opowiadać o wszystkim. Nie wiem jak z głosem, bo się może nagadam, a tu jest mikrofon. Pięknie. A jeszcze tunel zobaczymy, chodź, może mi się tam uda wejść. Chodź ze mną, gościu. Dzięki za wszystko, słuchaj, dzięki za komentarze. Dzięki za, że wróciliście. Kurde, super. Nie wymienię was wszystkich z ksywek. A, jeszcze chciałem powiedzieć, bo mi się przypomniało. Gibki. Tak, na szczęście mam w domu profesjonalnego gamera, którym jest mój syn. Też ma Xboxa i od razu mi powiedział, tato, przecież ty możesz podpiąć sobie słuchawki do... pada. On jest bezprzewodowy. Elegancko. Podpinasz i leci. Dzięki Cheeseburger za danie mi znać, że głos jest do dupy, bo masz rację. Ja sam to składam, mówię, kurde, jak ja się tam nakombinowałem. Głośniej, ciszej, muzyka ciszej. Musiałem podgłaśniać niektóre momenty w filmie, dlatego tak mi długo zaszło. Ale na przykład wczoraj miałem bezsenność i usiadłem i chyba w godzinę złożyłem wczorajszy filmik, więc... Będzie szło chyba dobrze. Nawet mi to sprawia przyjemność. Naprawdę mi to, słuchajcie, sprawia przyjemność. Bo to jest wyzwanie, nie? Może kiedyś o tym pogadamy. Bo to nie jest tylko, żeby, muszę zrobić vloga. To jest coś innego dla mnie, nie? Od tamtego poniedziałku, od 30 stycznia, wystartowałem z innym challenge'em. Kompletnie innym dla mnie samego. O którym może pogadamy, bo mamy w cholerę dni do rozmowy, prawda? Więc idziemy, let's go. No ta. Nasze dobre, stare ziomki. Ale mi się fuksło. AMG? Ile masz tam koni? Tu jest AMG. 450. Moja taksówka do zwiedzania świata. Świata to nie, bo grządzłem na Highlandach.